Tekst wstępny do kazania, który słyszeliście, pochodzi z bardzo ważnej części objawienia. Jest to część, która mówi w pewnym sensie o naszym dziedzictwie, o tym, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy. Będziemy do tego tekstu się dzisiaj jeszcze odnosić, ale na początek to, co dla mnie jest ważne. Ważne jest to, żeby wiedzieć, w jakim czasie przyszło nam żyć. Wiecie, adwentyści to jest lud czasu. Wiecie o tym, że było pewne proroctwo w księdze Daniela, które dokładnie pokazywało, że kiedy wypełni się czas, pojawi się pewien lud i wykona pewną konkretną pracę. Albo inaczej, zabrzmi głos, który ten lud z całego świata wywoła niejako do działania, do aktywności, i efektem tego będzie to, że pojawi się pewien konkretny Boży lud, resztka. My jako adwentyści jesteśmy ludźmi zanurzonymi w koncepcji czasu. Pamiętajmy o tym. Chociaż ani dnia, ani godziny nie znamy, to w naszych rękach jest tak naprawdę odpowiedzialność za to, czy świat będzie wiedział, w jakim jest czasie. A więc my szczególnie powinniśmy się orientować, w jakim czasie przeszło nam żyć. W księdze Daniela w 7 rozdziale i tam wiersze 13 i 14 czytamy takie oto słowa. Księga Daniela, 7 rozdział i wiersze 13 i 14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ten fragment, chociaż można byłoby myśleć, że on mówi o końcu historii, kiedy Chrystus otrzymuje pełną władzę, w rzeczywistości mówi o zapowiedzi tego, co ma się dopiero stać. A mianowicie mówi o tym, że na pewnym etapie historii ktoś zjawia się przed Bogiem Wszechmogącym i zjawia się po to, aby przyjąć i wykonać konkretną misję. Czytamy tam, że przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. A więc Daniel w tym przypadku, przepraszam, patrząc na tą wizję, dostrzega, że ta postać, chociaż jest w swojej mocy, ogromie, jest jakby ponad ludzka, to jest w niej coś ludzkiego. Wiadomo, że oczywiście w tym miejscu Syn Człowieczy, jedno z ulubionych określeń wobec samego siebie Jezusa Chrystusa, to jest wspomnienie o tym, który był na tej ziemi, a więc to człowieczeństwo nie jest czymś z zewnątrz narzuconym, czymś udawanym, tylko jest to jego przyjęta pokornie i prawdziwa natura. A więc przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Następnie czytamy, że dochodzi do sędziwego, a więc robi to, czego nikomu z żywych ludzi zrobić nie wolno. Gdyby ktokolwiek z żywych ludzi doszedł do sędziwego, ktokolwiek z nas, to przestałby żyć. Nic dziwnego, że Izajasz, kiedy tylko ujrzał w oddali Boga w jego ogromie, w jego chwale, powiedział: biada mi, tak? Bo żyję wśród ludu nieczystych warg. A mówiąc o ludzie, mówił także o sobie: biada mi, bo jestem już martwy. I wtedy, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że już go powinno nie być, wtedy wychodzi posłaniec, bierze specjalny węgielek spod tronu, przytyka do jego ust i go oczyszcza. Daniel patrzy i widzi Syna Człowieczego, który bez tych wszystkich operacji, bez oczyszczania węgielkiem, bez obawy, dochodzi do tronu Bożego, dochodzi do sędziwego.
czytamy dalej, że kiedy dochodzi, stawiono go przed nim. A więc moment, kiedy to się stało, był momentem przepowiedzianym, przygotowanym. Chrystus został w tym miejscu postawiony po to, aby wykonać konkretną pracę. Tak? I czytamy, że w konsekwencji dano mu władzę. Jest napisane tutaj i w innych miejscach, a także pisze o tym między innymi Ellen White, że mowa w tym miejscu jest o chwili, kiedy Chrystus wstępuje do miejsca Najświętszego. Kiedy idzie tam, gdzie jest Boży tron i obejmuje niejako obietnicę władzy. A więc jest to moment, kiedy rozpoczyna się ten ostatni ważny etap, etap dla ludzkości. Jak wiecie, przyszło nam żyć właśnie podczas tego etapu, a ten etap to sąd. Nie wiem, z czym wam się kojarzy sąd. Sąd się zwykle kojarzy źle. Ktokolwiek miał okazję iść do sądu powołany na świadka, wie, że to nie jest zbyt przyjemne doświadczenie. To jest się wypytywanym bardzo dokładnie. Trzeba też złożyć zobowiązanie, że się nie będzie oszukiwało, bo jeżeli tak, to się poniesie konsekwencje w postaci na przykład grzywnej albo nawet czasami pójścia do aresztu. Trzeba stać przed kimś, kto ma prawo nas wypytywać, kto ma prawo zaglądać do naszego własnego życia, kto ma prawo wejść wszędzie i powiedzieć, proszę mi to opowiedzieć, proszę mi to wytłumaczyć, proszę mi to pokazać. Nic do ukrycia. Sąd jest więc czymś, co kojarzy się z prześwietleniem całego naszego życia. I nie tylko naszego. Prześwietleniem życia każdego człowieka, całej tej ziemi. Sąd to czas, kiedy Bóg spojrzy bardzo precyzyjnie na wszystkie rzeczy w historii. Po co ten sąd zatem jest? Bo jest przecież napisane, że rok 1844 wedle proroctwa to rok, kiedy zaczął się sąd. Po co jest ten sąd? Jaki jest jego sens? Czy jest niezbędny? Czy przyniesie nam korzyść? Czy ma w nas wzbudzać zadowolenie, czy też lęk? Czy mamy myśleć o nim pozytywnie, czy też nie? Czy mamy uczyć innych o sądzie, czy też jak jest bardzo czasami wygodnie i jest taka pokusa, żeby uczyć innych tylko i wyłącznie o miłości, o ratunku, o dobroci i o zbawieniu. Popatrzmy sobie na kilka krótkich myśli. Przede wszystkim sąd musi się odbyć z kilku ważnych powodów. Sąd jest niezbędny. Czemu? No, powiecie tak sami. Czy nie chcielibyście doczekać i na własne oczy zobaczyć wypełnienia się sprawiedliwości? Każdy w swoim życiu doświadczył różnych krzywd. Każdy doświadczył rzeczy nieprzyjemnych. I myśli sobie, ten człowiek powinien za to zapłacić. Nie mam możliwości, żeby to zrobić. Ale kiedyś przyjdzie sprawiedliwość, która to zrobi. Każdy ma, słuchajcie, w sobie pewne poczucie sprawiedliwości. Mamy jakby takie oczekiwanie. Nam się wydaje, że dokładnie wiemy, co jest dobre, co jest złe i dlatego mówimy, jeżeli coś jest niezgodne z naszym poczuciem sprawiedliwości, to oczekujemy czego? Albo zadośćuczynienia, albo że stanie się coś, co sprawi, że będziemy uważali, jest teraz dobrze. W historię ludzkości wpisane jest poczucie niesprawiedliwości. W historię ludzkości wpisane jest poczucie krzywdy, bólu, cierpienia, nierówności społecznej, wykorzystywania innych dla swojego własnego zysku. Ja już nawet nie mówię tylko o tym, że ludzie robią krzywdę ludziom, ale też o tym, że cywilizacja generalnie zbudowana jest na koncepcji takiej, że jedni ludzie wykorzystują pracę innych. Tak już jest. Gdyby tego nie było, nawet się pisze oficjalnie w naukach,
socjologicznych, że gdyby tego nie było, nigdy tak naprawdę świat nie miałby szans dojść do etapu, na którym jest w tej chwili. Nie byłoby wielkich miast, nie byłoby tej cywilizacji. To jest może już inna kwestia. Ale sąd musi się odbyć. Musi przyjść sprawiedliwość. Musi przyjść zadośćuczynienie krzywdom, które zostały dokonane na tym świecie. Nie może być tak, że uchodzą ludziom rzeczy złe i podłe. Nie może być tak, że rzeczy ukryte, niepokazane przejdą niejako niedostrzegalnie i znikną w historii, chociaż ich owoce będą działały przez dłuższy czas. Bóg chce dokonać sprawiedliwości, ale żeby dokonać sprawiedliwości, wpierw musi przeprowadzić sąd, prześwietlić nasze dane, zajrzeć do naszej historii, popatrzeć na to, jak żyjemy, pokazać innym, jak żyjemy i powiedzieć, a teraz osądźcie. A więc, jak czytamy na przykład Psalm 72, tam wiersz pierwszy i drugi, jeżeli możecie, otwórzcie. Psalm 72. Czytamy takie słowa. Boże, daj królowi prawa swoje, czyli daj mu prawo do sądzenia i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, aby sądził lud Twój sprawiedliwie, a ubogich Twoich wedle prawa. Samo pojęcie sądu zakłada już, że musi istnieć prawo. Dzisiaj o tym prawie mówiliśmy sporo podczas lekcji. Prawo jest kryterium oceny naszego postępowania. Według tego prawa wszyscy już przegraliśmy. Mamy na szczęście łaskę. To dlatego Chrystus woła, dopóki macie czas, korzystajcie z tej łaski, bo przyjdzie też czas, kiedy prawo będzie kryterium oceny. Wiersz czwarty i piąty, może wiersz czwarty mówi, niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, ale niech zdepcze ciemiężyciela. Zobaczcie, psalmista mówi wprost. Sąd ma uwolnić ludzi biednych. Sąd ma zadośćuczynić tym, którzy cierpieli. Sąd ma wspomóc tych, którym jest źle. I niech zdepcze ciemiężyciela, tego, który jest sprawcą nierówności, bólu, cierpienia. A wiesz, 12 i 13 mówi, bo ocali biedaka, który woła o ratunek i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi duszę biednych. Sąd dla biednych, sąd dla cierpiących, sąd dla porzuconych, tych, którzy nie mają ratunku, jest dobrą nowiną. Są tacy wśród nas? Myślę, że ich nie brakuje. Czasami ukrywają się z tym przed innymi, bo jest im wstyd mówić, jak się naprawdę czują. Ale są. Sąd dla tych ludzi jest błogosławieństwem. Po co jeszcze jest sąd? Sąd jest też oczywiście po to, aby ujawnić fakty i motywy. Wiecie, nie mamy możliwości poznawać, jak naprawdę myślą inni ludzie. Nie możemy tego ocenić. Oceniamy to tylko z zewnątrz. Nie możemy zajrzeć do ich serca. A więc co Pan Bóg chce zrobić? Pokazać, co się działo nawet w ukryciu, a zarazem pokazać motywy stojące za tym postępowaniem. A więc wszystko wyprostować. Tak jak w księdze Daniela 2:22 jest napisane, że Bóg objawia rzeczy tajemne, ukryte. Objawia nam wszystko po to, byśmy wiedzieli, jak jest w rzeczywistości. Po co jeszcze? Po to, żeby wyjawić wszystkie oszustwa, morderstwa i fałszerstwa. Wszystko to, czego podli tego świata dokonali, uznając, że nikt ich za to nie ukaże, bo są bezkarni. Albo dokonywali tego w ciszy, w
tajemnicy, sądząc, że nikt ich nie nakryje. Wiecie, ile jest historii, nawet w historii miasta Łodzi, kryminalnych historii, w których właściwie nie udało się stwierdzić, dlaczego ktoś coś zrobił, gdzie zginęła jedna albo druga osoba. Nawet są całe legendy o pewnych historiach morderstw, najprawdopodobniej których się nie udało nikt rozwikłać. Ktoś zginął i Pan Bóg wie. Przyjdzie też i to wszystko ujawnić. Sąd jest po to, by zrehabilitować tych, którzy niesłusznie zostali potępieni, znieważeni, skazani i ukarani. Widzicie, prawo tego świata często jest niesprawiedliwe. Często skazuje tych, którzy są niewinni. A nawet kiedy mówimy o sprawach religijnych, jest napisane, że chrześcijanie, wierni i oddani Panu Bogu, przez całą historię byli uznawani za ludzi złych i zbuntowanych. W obliczu prawa byli wrzucani do więzień, torturowani, zabijani. To wszystko ma się jeszcze nawet powtórzyć. Jest mowa o tym, że Pan Bóg przywróci sprawiedliwość tym, którzy są w Jego oczach wierni. Dalej, aby uratować z ucisku cierpienia i śmierci, tego już nie będę więcej rozwijać, bo o tym już wspomniałem, aby odpłacić ciemiężycielowi i ukarać, to już też wspominałem, i cel ostateczny. Sąd ma przywrócić harmonię. Sąd ma sprowadzić czas, kiedy już nie trzeba będzie ukrywać pewnych rzeczy, kiedy wreszcie będzie można normalnie żyć, kiedy wreszcie będzie można żyć w pokoju i w sprawiedliwości. Nie pożyczonej, nie ukradzionej, ale sprawiedliwej. A więc sąd nie tylko jest potrzebny, ale jest też dobry. Z naszego punktu widzenia sąd jest czymś, czego powinniśmy oczekiwać. Sąd, który trwa w tej chwili w niebie, jest dla nas dobrą nowiną. Jakie są w ogóle etapy sądu? Nie wiem, czy myśleliście o tym, dlaczego Biblia używa takiego właśnie nazewnictwa, ale naprawdę tam jest sąd. Jakie są etapy sądu? Pokrótce, nie będziemy mówić o sądzie nad aniołami, bo jest to może rzecz, która nas mniej nieco dotyczy, chociaż Biblia też daje świadectwo o sądzie nad Lucyferem. Ale skupmy się tylko na człowieku. Mamy trzy etapy sądu. Wszystkie te trzy etapy nas dotyczą niekoniecznie bezpośrednio, ale nas jako ludzkości na pewno. Pierwszy etap sądu to oczywiście sąd w niebie. Sąd, który zaczął się w roku 1844 i ma się zakończyć czym? W pewnym sensie przyjściem Jezusa, chociaż wpierw zostanie świątynia zamknięta, tak? I będzie to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. A więc odpłatą w sprawiedliwości. Powiedzcie mi, dla kogo ten sąd jest? Przecież Bóg wszystko wie. Bogu sąd jest niepotrzebny. My do tego sądu nie mamy dostępu, bo on się odbywa gdzie? Tam, gdzie jest Chrystus. Czytaliśmy w księdze Daniela, że on jest tam przed tronem, a za nim są dwie zasłony, tak jak w ziemskiej świątyni. Nie ma możliwości, żeby tam spojrzeć. A więc dla kogo jest ten sąd? Dla aniołów i mieszkańców całego wszechświata, tak. Bo chociaż są aniołami i mają wgląd w to, czego my nie widzimy, to nie mają wgląd we wszystko. A dowodem na to jest to, że w niebie wśród tych doskonałych aniołów powstał kiedyś bunt i 1/3 tych doskonałych istot dała się przekonać. A więc aniołom w niebie potrzebne jest świadectwo, prześwietlenie historii ludzkiego życia, pokazanie motywów, pokazanie wszystkich rzeczy, które miały miejsce po to, aby i oni byli pewni tego, że Bóg podejmuje decyzje jakie? Sprawiedliwe. A więc patrzcie, jest jak w sądzie. W księdze Zachariasza mamy tą słynną scenę, kiedy
anioł Pana, oczywiście Chrystus, stoi przed Bogiem, przed sędzią. Sędziwy to starszy, ale sędziwy to i ten, który osądza, tak? Który jest na tronie, przed nim stoi anioł Pana. Po drugiej stronie, notabene jest tam napisane po prawicy od niego. To pokazuje, jakie uzurpacje ma diabeł. Stoi oskarżyciel, a przed nimi stoi oskarżony Jozue, a jego szaty są brudne. Pamiętacie tą historię? Ten sąd, który nam pokazuje Pismo Święte, sąd zaoczny, sąd przedadwentowy, to sąd, gdzie jest i sędzia, Bóg, gdzie są i świadkowie, aniołowie, gdzie jest oskarżyciel, niestety, szatan, gdzie jest obrońca, Chrystus. I kto jeszcze jest? Aniołowie. A wiecie, kim są aniołowie? Aniołowie są ławą przysięgłych. Wiecie, jak działa w prawie anglosaskim ława przysięgłych? Musi być specjalnie powołana, tylko do bardzo poważnych spraw. Ława przysięgłych to ludzie, którzy zwykle nie są do końca doinformowani, nie znają szczegółów, nie są zainteresowani jedną albo drugą stroną. Są po prostu ludźmi sprawdzonymi. Siedzą, słuchają i oni decydują, czy dana osoba jest winna, czy niewinna. Co robi sędzia? Sędzia wydaje tylko i wyłącznie wyrok. Czyli mówi, jaki będzie zakres kary. Ale o winie decydują ławnicy. A więc ławnikami w tym miejscu jest kto? Aniołowie. Dlatego Pan Bóg w tym miejscu używa oczywiście słowa sąd. To ma najgłębszy sens. Jest napisane, że na końcu tej historii, kiedy będą otwierać księgi ludzi żyjących, nasze księgi, Pan Bóg wszystko przyspieszy. Przyspieszy historię tego świata po to, żeby się jak najprędzej okazało, po której stronie kto jest. Ogłoszenie Ewangelii, to wszystko będzie się działo niejako w momencie, kiedy się sąd będzie powoli kończył i Pan Bóg wszystko przyspieszy. Stąd też jest napisane, że te wszystkie zdarzenia na końcu będą szybkie. Będzie wolno, 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 a potem nagle wszystko przyspieszy. I teraz dowód na to, że jest to sąd aniołów. Z kim przyjdzie Chrystus na tę ziemię? Z aniołami. Czemu? Po to, żeby aniołowie mogli swoim podpisem potwierdzić, że jest to wyrok nie tylko Boga, ale też i ich. Potem jest drugi etap sądu. Jak czytamy, święci i wzbudzeni z martwych i ci, którzy żyją, ostatnie pokolenie będą zabrani z tego świata i znajdą się w niebie. Po co? Objawienie nam podaje, że usiądą na tronach, a księgi będą otworzone. A więc co będą czynić święci? Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że będziemy nawet aniołów sądzić? Święci usiądą, aby się zaczął drugi etap sądu. Kto jest sędzią? Bóg Ojciec. A powiedzcie mi, kto jest ławnikiem? Zbawieni, bo zbawieni nie są do końca przekonani. Nie wiedzą jeszcze, dlaczego pewne rzeczy się działy tak, a nie inaczej. Nie rozumieją ukrytych rzeczy, zjawisk, motywów, a więc i oni będą siedzieli i przez 1000 lat, niemalże, mówili o życiu każdego człowieka. A kiedy się to zakończy, kto przybędzie na ziemię z Chrystusem? Wszyscy święci zbawieni. Po co? Żeby potwierdzić swoim podpisem, że jest to decyzja nie tylko Boga Ojca, nie tylko Chrystusa, nie tylko aniołów, ale też i ich. Wszystko będzie zweryfikowane. I wtedy, jak najlepiej opisuje Księga Wielki Bój, będzie ostatni etap sądu. Mamy tylko jedną grupę ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą. Czasami ktoś mówi, jaki jest sens wzbudzać tych, którzy umarli. Przecież jak umarli, to umarli. Byli źli, to już niech w tym grobie zostaną. Nie, nie, nie. Pan Bóg mówi, ja jestem sprawiedliwy.
Każdy musi zrozumieć swoje własne życie i decyzje, jakie podejmował, a więc każdy musi być skonfrontowany z tym, co zrobił, jakie miał szanse, żeby zmienić swoje postępowanie. Kiedy Bóg do niego przemawiał, aby mógł wreszcie zrozumieć, że to, co na niego przychodzi, jest sprawiedliwością. I żeby nie miał nic do powiedzenia na swoją własną obronę. Bóg przecież nie robi tego z mściwości. Bóg, zanim kogoś osądzi, jest w stanie za niego umrzeć. Bóg jest w stanie zrobić dla człowieka wszystko, żeby tylko go uratować. Wzywa, woła, wysyła do niego ludzi, delikatnie go prosi. Zawróć ze swojej drogi, zawróć ze swojej drogi. Nie śmiej się, nie drwij z tego, zawróć, dopóki jeszcze jest czas. Ale jeśli człowiek wzgardzi nawet tym, wtedy z miłości do sprawiedliwych i chcąc uratować tych biednych i cierpiących, którzy potrzebują ratunku, Pan Bóg wreszcie historię zakończy. A więc kiedy będzie się to wszystko działo, będzie jeszcze jedno zmartwychwstanie tych niesprawiedliwych. Wszyscy staną przed Bogiem. Jest napisane już, powiem w skrócie, księgi są otwarte. Wszyscy stoją przed Bogiem. I najpierw jest pokazany żywot każdego człowieka. Każdy widzi wszystkie swoje motywy, czyny, ukryte, jawne. I widzi, ile razy to odrzucił. A na końcu też czytamy o tym, że widać też życie Jezusa. Od jego urodzenia w ukorzeniu, od jego, przez jego dzieciństwo, wzrastanie, uczenie się w cierpieniu, w pokorze, jego wytrwałości, jego wielkiej walce w ogrodzie Getsemane i wreszcie jego ofierze na krzyżu. I żadne usta, jak jest napisane, nie są w stanie wypowiedzieć nawet jednego słowa ale. Wiecie, to będzie taki czas, kiedy ci, którzy są zebrani wokół świętego miasta, bo w środku miasta będą święci zbawieni, ale ci, którzy będą naokoło, nie będą w stanie się odwrócić od tego, co im będzie pokazywane. Ten jeden raz zawsze się odwracali, tym razem się już nie odwrócą. Na własne oczy zobaczą swoje własne życie i będą mogli ocenić, jak postępowali, a potem, kiedy będą mogli je porównać z tym, jak żył Jezus, nie będą mieli nic do powiedzenia. Jest napisane, że przyjdzie taki moment, kiedy wszelkie kolano na niebie i na ziemi ugnie się, aby stwierdzić, sprawiedliwe są sądy Twoje, Boże Wszechmogący. I wszystko to, co uczyniłeś, jest dobre. Nawet w jednej rzeczy nie popełniłeś błędu. Chwała Ci. Kiedy ten sąd odbędzie się, całe niebo i ziemia przekona się o tym, że Bóg jest miłością. Że Bóg zrobił wszystko, co mógł, oddając swojego własnego Syna, aby uratować człowieka z jego upadku. Ale człowiek wciąż ma wybór, czy żyć z Bogiem, czy oczekiwać tego przyjścia z radością, czy też uciekać i kryć się pod skałami. Ewangelia Jana podaje nam prosty przepis. Ewangelia Jana, 16 rozdział i tam wiersz 8 i 9. On zaś, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Żadna z tych rzeczy nie będzie zlekceważona. Człowiek ma prawo zlekceważyć sprawę swojego grzechu i powiedzieć, ja grzeszny nie jestem,
Człowiek ma prawo zlekceważyć kwestię potrzeby sprawiedliwości, bo będzie się śmiał, uznając, że nigdy go sąd nie dosięgnie. I wreszcie człowiek ma prawo zlekceważyć sobie zapowiedź tego, że przyjdzie sąd. Ale widzicie, Ewangelia, która powinna być zrównoważona, powinna głosić i o tym, co Chrystus dla nas uczynił, bo On nas usprawiedliwił. Powinna też mówić o tym, że jeżeli tego nie przyjmiesz, jeżeli nie zrozumiesz, że jesteś grzeszny, to będzie sprawiedliwość, której nie masz, i będzie sąd. Czy zauważyliście, że spośród tych wszystkich ksiąg otwartych po milenium, tam pewnej księgi brakuje? Jest otwarta księga życia każdego niezbawionego? Jest otwarta księga baranka, ale nie ma otwartej księgi żadnego ze zbawionych. Zauważyliście? Wiecie dlaczego? Pozbawieni, gdyby byli zbawieni na podstawie tego, co jest w ich księgach napisane, to by nie byli zbawieni. Ich życie nie ma żadnej roli. Wszystko, co się dzieje w niebie, jest oparte na tym, co uczynił Chrystus. Zbawienie jest Chrystusa. I jak sądzicie, kiedy ten proces odejścia od swojego własnego ja w stronę służby dla Chrystusa i postawienia Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, bez kompromisów, kiedy on powinien mieć miejsce? Tam, po milenium? W trakcie? Dzisiaj. Bóg stawia przed nami wielkie wyzwanie i mówi: ja was powołuję do tego, abyście żyli inaczej. Abyście pokazali swoim własnym życiem, że jesteście sługami Boga żywego, że jesteście nie ludem, który żyje z posągu. Wiecie, znacie historię z księgi Daniela, drugi rozdział oczywiście. Każdy adwentysta zna. Tam jest napisane, że jest posąg, ale to ma znacznie głębsze znaczenie. To jest mowa o historii cywilizacji, całej kulturze, o tym, co udało się tej kulturze zrobić. Na końcu jest napisane niestety, że kiedy się pojawi kamień i uderzy w posąg, to z niego nie zostanie nic. Pytanie, jak ma się zachowywać lud, który oczekuje przyjścia królestwa kamienia? Czy ma żyć tak, jak żyje lud po posągu? Nie. Zanim się zjawi ten kamień, lud Boży powinien żyć już z wiary i żyć tak, jak będzie żył wtedy, kiedy będzie już królestwo kamienia. Tak powinniśmy dzisiaj żyć. I Bóg nas do tego powołuje. Nie mamy czasu już przeczytać, muszę kończyć. Ale miałem dzisiaj jeden przykład przeczytać, znany. Co się dzieje wtedy, kiedy byśmy tak właśnie żyli? Jakby wyglądał świat i nasz Kościół? Wiecie, jest napisane, Wolf, to był człowiek, który wszystko poświęcił dla Chrystusa. Był człowiekiem szanowanym, wszystko miał, co trzeba. Zostawił, pojechał na krańce ziemi i tak długo działał, jeżdżąc po najbardziej niebezpiecznych miejscach samodzielnie, aż wieść o nadejściu Bożego Królestwa nie została ogłoszona w znacznej części ziemi. Dlaczego? Dlatego, że pytał się Pana Boga, jaka jest Jego wola wobec Jego życia, a potem posłuchał. Czy to było logiczne? Nie. Czy miał z tego jakąś korzyść dla siebie? W pewnym sensie nie, chociaż jest też napisane, że kiedy był w Nowym Jorku, był w Waszyngtonie, to go proszono nawet, żeby wygłosił apel i wykład przed niektórymi członkami kongresu. Ale Bóg wykorzystał tego człowieka nie dlatego, że był wykształcony, tylko dlatego, że był posłuszny. Czego więcej potrzeba nam?
Czego więcej potrzeba nam, żebyśmy się zmienili i stali się wzorem dla tego świata, wzorem, jaki powinien być człowiek. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy zbawieni wszyscy z łaski i nikt nie będzie zbawiony, kto tej łaski nie otrzyma. Ale awantura w niebie poszła o prawo, o nieposłuszeństwo. Boży lud to lud, który jest pokorny, posłuszny i poświęcony. To lud, który nie stawia swojego ja na pierwszym miejscu, ani metod działania tego świata na pierwszym miejscu, ale gotów jest ustąpić miejsca Bogu nawet wtedy, kiedy metody Boże są nieco kontrowersyjne. Tutaj apeluję też o zdrowy rozsądek, żeby nie było czasami tak, że to są nasze własne metody mocno kontrowersyjne, a nie Boże. Wtedy będzie z tego katastrofa. Ale jeżeli to jest Bóg, w momencie, kiedy Bóg nam podaje coś do zrobienia i nie są to rzeczy logicznie wytłumaczalne, ale jest to od Boga, w tym momencie staje się to automatycznie logiczne, bo dla Boga nie ma rzeczy nielogicznych, niewykonalnych. A więc zachęcam was do tego, byśmy wszyscy stanęli przed Panem Bogiem z takim postanowieniem, aby służyć od dzisiaj z całych sił i żebyśmy jak doktor Wolf dali dobry przykład, bo na końcu był ruch przedadwentowy. I Ellen White napisała, że w całej historii chrześcijaństwa nie było takiego drugiego ruchu, który byłby tak bliski ruchowi apostolskiemu. To wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Módlmy się o to i pracujmy. Amen.